No witam bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku gry Seven Days to Die na Alfie 12.5. Jesteśmy po hordzie. Zobaczymy, co dzisiaj uda się zdobyć. Oczywiście standardowo wracamy do miasta. Muszę się troszeczkę umocnić. Zobaczymy. Tak. Mam pierwszą hordę za sobą. No niestety nie udało się za pierwszym razem przetrwać. Myślę, że następna horda, jeśli będziecie chcieli oczywiście, to ta seria będzie kontynuowana, tak więc koniecznie zostawcie kciuka w górę, piszcie komentarze, no i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zaczynamy. Dobra, dzień 8, godzina 9.21 i wypadałoby trochę tutaj posprzątać, bo zrobiłem sobie pewne rzeczy, ale czy ja te rzeczy faktycznie potrzebuję? No nie wiem, trochę kawy ugotowałem, tokeny zostawimy. Latarka jest, oczywiście, latarka musi zostać. Ile mam strzał? 30. Ogólnie mam znowu różności śmieci, więc ja może to, wiecie co, zostawię. Po prostu zwyczajnie słoiki sobie zostawię. Na moje do Magnum zużyłem, więc to zrzucę. Amunicję do shotguna również zużyłem, ale wiecie co, może wezmę hunting rifle. Tak, zobaczymy. No i lecimy. Tak, lecimy. Idę coś zjeść jeszcze, żeby tutaj... Zjedzmy. O tak, podnieśmy sobie trochę windless. Drink. I może jeszcze więcej kratek weźmy. Zombiaki, nadchodzę. Tak, tutaj jeszcze niezły rozpierdziel był, bo jeszcze męczyłem to, co z nich pozostawało. O, tutaj się jeszcze zapadło co nieco. Ja pierdzielę. Warto byłoby to pozbierać, nie? Bo to zawsze jest metal. A metal teraz by mi bardzo, bardzo się przydał. Ciekawe, czy znowu będą psy, czy nadal będą psy, bo mogliby sobie już darować te psy. Och, poważnie. Ha, 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 jeden strzał, one shot, one kill, mój drogi. I cię nie ma. Proch się przyda. Może warto byłoby te skrzynie właśnie zbierać. A może pójdę do szpitala? Tylko muszę uważać, bo gdzieś... O, cholera jest. Dobra. Co takiego może być złego w szpitalu? Co? Na pewno będzie świetny lód. Co prawda to nie będzie taki jak zawsze. Kurde, widzicie jak wygląda ten szpital? Jest okropny. Jak on się teraz zmienił. Ej, tam ząbiak jest do góry. Może ja się upewnię, czy tutaj żadnego psa nie ma. Dobra, oni nie biegają, raczej nie powinni biegać, za to jest naprawdę... O, dobra, jest pies. A, biegnie się. Uciekaj szybko na jakiś... Ty cholero. Jasny gwint. Ej, to naprawdę ta gra jest... Jedna z trudniejszych, z tego co widzę. O cholera, i to teraz bez niczego? Kompletnie bez niczego tam pójdę? Ja pierdziu. Tak jak już we wcześniejszych odcinkach wspomniałem, psy to są jedne chyba z najgorszych wrogów, jakie tutaj mogły się pojawić w Seven Daysie. Nie dość, że ciężko je trafić, chociaż ja mam z nimi zawsze problem.
Loto to kurde. Teraz tylko muszę uważać, żeby nie odgryzł mi po raz kolejny dupska. Musiałbym założyć to, kurde. Dobra, wiecie co? Postawmy sobie te frame'y tutaj. Czuję się trochę spokoj... O, dobrze, że spadłeś, bo już kurde była... Już była panika. Mam nadzieję, że on nie znajdzie jakiejś innej drogi, żeby mnie ugryźć. Dobra, gazobiaki pozostały gdzieś w górze. Warto byłoby się jednak dowiedzieć, gdzie jest pies. Wolałbym się go pozbyć. No, dobra. Chociaż jeden strzał się udał. Dobra, wchodzimy do szpitala. W szpitalu raczej nie powinny być psy. Chociaż w sumie... Przekonajmy się. Coś się tam rozdupiło, dobra. Nie wiem, czego konkretnie się tutaj spodziewać. Nie wiem, czy tutaj będą zombiaki. Warto na pewno te szafki przeszukiwać. O, właśnie dlatego na przykład. Amunicja, proszę, kurde. Amunicja to można trzaskać, pewnie. Nie ma problemu. Pozwólcie, że ja sobie tylko przeładuję. Leki. Jakaś apteczka by się przydała, prawda? Dużo miejsc jest tutaj do eksploracji, z tego co widzę. Są schody. Halo? Dzień dobry. Ej, na razie spokój. O, dobra. Jednak nie taki spokój. Muszę tylko uważać, żeby mnie żadna nie zaskoczyła. Dobra, teren czysty, zbieramy. Ale dziwnie to wygląda. Możesz ty! To był cios poniżej pasa, ty kurde. Dobrze, że mam ten plasterek. Kolejnego psa słyszałem? Dobra, czas na witaminy. Chwila spokoju. Oho! Dobra, pałka. Cholera. Boję się. Oho, dobra, słyszę psa. Pies jest najgorszy, kurde. To jest największy skubaniec. Dobra, nie mogę się dać zaskoczyć. O! Mm.
Dobra, nie mam więcej amunicji już. Jedne witaminy. Są chyba schody, dobra. Muszę uciekać. Nie mogę tutaj ryzykować. Oni na pewno już idą do mnie. Więc ja sobie przeładuję. I potraktuję ich z tego oto kalibru. Dobry, celny, skuteczny. Tego potrzebuję. Czemu nie mogę strzelić? Co jest grane? Nie zepsuła się. Poważnie. Idziemy najwyżej, co się, jak się da, zobaczymy co będzie. Oj. Chyba jest ich dużo, wiecie? Bo tak, sądząc po tych ich tupnięciach z tupkami, chyba jest ich dużo. Ale co mnie cieszy, nie słyszę żadnego psa, więc chyba to jest wszystko. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się wejść do jakiegoś pomieszczenia. Tutaj chyba nie ma jakiegoś loot roomu, czy coś takiego. Muszę cały czas patrzeć za siebie. O, to się przyda. O, apteczka pierwszej pomocy. Plaster, dobrze. Kolejny plaster. Fantastycznie. Coś wyrzuciłem. Uciekam stąd. Nie dam się tutaj wprowadzić w kozi róg. To by było najgorzej. Kurde, nie no. Ewidentnie potrzebuję ten... Jak to się nazywa? Repair. Stripsy. Dobra, jest to do wykonania. Potrzebuję tylko stripsy. Oklota mam. Dobra, teraz już wiem, do czego są. Jest tak dużo potrzebne tego wszystkiego. Ale nie wiem, czy olej tutaj dostanę. Kurde, to już umiem. Pusta skrzynia, kurde, naprawdę. Oho, patrzcie, w końcu jakiś dotarł. Takżeś walczył i w końcu dotarłeś. Pytanie za 100 punktów, czy ja potrzebuję klej? Na pewno koszuli nie potrzebuję. To już sobie zwolni miejsce. To sobie też wywalę. Idę jeszcze do góry. Bo widzę, że tu jest jeszcze jedno. To może tutaj będzie ten lód. Tylko, że... Niedobrze. Słyszałem psa.
i trafiłem go. Jakim cudem on dostał i przeżyłem. Plecak. Oho, dobra, lecą. Chyba będę musiał zostać tutaj na noc. Co tam, pani piguło? Chodź tu. Ciekawe, naprawdę nie wiem, co tutaj robić. Słyszę, że zombiaki w jakiś sposób tracą życie, ale dlaczego? Nawet zombiaki mogą być książki? Receptę to jeszcze mogę zrozumieć, ale mini bajka? Dla mnie bomba. Niestety aktywność ich wzrosła. Jeszcze żyję. Jeszcze mam się dobrze. Póki nie ma psów, jest okej. Okay. Następnie idą tutaj. Ja nie wiem, czy dam radę im. Ale dobra seria poszła, kurde. Nie no, poważnie, jeszcze pies. No. Pierdziele tej, ale są mocni tej. Uciekam tutaj. Ugh. O, spadł. Dobra. Ja chyba będę musiał tutaj zostać. O nie, popsuli mi latarkę. Nie. Ewakuujemy się. Uciekamy stąd. 20. Czy ja dam radę? Czy ja zdążę? Muszę tylko koniecznie znaleźć schody na dół. Dobra, mamy schody na dół. Okej. Dobra, ucieczka. Za dużo ich jest. Za dużo i niebezpiecznie w cholerę. Dobra, zombiaki. Zombiaki chyba się skupiły właśnie na tamtym miejscu. A ja robię taktyczny odwrót. No i mamy godzinę czwartą. I tak sobie przez tą noc zauważyłem, że już wtedy twórcy kombinowali z pogodą. I zobaczcie, jak klimatycznie tutaj śnieg spadł. Jakoś przejściowo śnieg spadł i jest wszystko przykryte śniegiem. Ale klimat. Brakuje jeszcze tylko jakiejś świątecznej piosenki, no i można grać w święta. Ja pierdzielę tej.
Ale nic, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o szpital, tak więc ja tam wracam. Obudowa. Mam trochę zestawów naprawczych, mam trochę amunicji, mam trochę kratek i kolce. Tak, zrobiłem sobie kolce, bo cały czas zapominałem, że przecież te kolce można używać tak, żeby one na to wchodziły. No i wiadomo, będą się wywalać, nie będziemy zdobywać expa, ale zawsze to jest jakieś zabezpieczenie. A wydaje mi się, że tam jeszcze sporo jest do przejrzenia. Kurde, to cała mapa jest w śniegu. No tego jeszcze nie było. Ole tu na rozpierdzielali. Oho. Ojejku, w takim miejscu to ciężko. Ja już jestem cały zestresowany. Jak już słyszę psa, to już jestem. Już mam stresa, nie? Schemat na benzynę. Dobra. Powiedzmy, że jest to bardzo przydatna recepta. Nie wiem, czy na teraz, ale na pewno przydatna. Tutaj mamy ten szyby wentylacyjne, żeby szybko uciec. Tam chyba byłem, ale muszę się upewnić. Można byłoby się jeszcze pokusić, żeby zobaczyć, czy jest tutaj piwnica. Bo kiedyś była piwnica, znaczy teraz jest piwnica. Teraz to tak, nie wiem. Dobra, słyszę go. Dobra, jest zombiak. O, ona sobie tędy przeszła. Dobra, muszę uważać. Dobra, leci pies. Nie trafiłem. Dobra, psa już nie ma. Ile ty musisz wytrzymać strzałów? Dobra, wiesz co, najpierw pozbędę się... Dam. Orzesz ty. No po ciemku to tak sobie mogę. Kurde, ile jedzenia mieliście. Bandaż? Bardziej tym piórkiem bym się zainteresował. Ty coś będziesz miać ciekawego? Nie. Okej, dobra, idziemy jeszcze zobaczyć, czy jest ta piwnica. Skorzystam z przejścia, które mi tutaj miłe zombiaki zrobiły. O, tu jest jeszcze jedno przejście. Biurek w ogóle nie sprawdziłem. No tylko, że nic tutaj nie ma. O, jest włas. Znaczy nie włas, tylko safe. Safe by się przydał. Tu nie mam ku temu narzędzi niestety. Bo kamienną siekierką to niestety trochę potrwa. O kurde mać. Wow. Dobrze. Ojejku. Dobra, żyję. Było gorąco przez chwilę, ale żyję.
Dobra, wiecie co, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Myślę, że to przeżyję te starcie. Chyba tak. No, jeszcze są psy. No, dużo zombiaków jest, bardzo dużo zombiaków. Tak, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Ja będę dalej kontynuować. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy chcecie, aby seria była dalej kontynuowana. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedy oglądacie. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć.